Dejwik, moja siostra zaginęła! Dlaczego? Nie wiem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, jest ze mną dzisiaj, prawda, żaba Dave. Elo. O, elo. Słuchajcie, na sam początek możecie kurde, zostawić... Kurde, komputer mi się włączył. Co? Za dużo razy shifta. Myślałem, że serio dzisiaj komputer wyłączył, jeszcze to tak usłyszałem, ale że cię wywaliło. Ale dobra, wracając do odcinka przede wszystkim, to możecie zostawić łapkę w górę. 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z Minecraft Palionowa. Jak widzicie, jest noc i tam jest zombie, który tutaj do nas, prawda, leci i chce tutaj ewidentnie dostać w dziąsło. Pum! Wow, no, chcę podziałać, dawaj go tam, chcę, dobra, już skończyło się jego działanie. Dobra, dodatkowo możecie wbić na szef shopa, czyli mój sklep i Dave'a. Pa, jaki biegnie jeden mały z komunii, co uciekł. A! Ale dostał hita w wiązku. Ja, no widziałem, jeszcze widziałem, dobra. Jeszcze nie zginął. Dobra, no, już są solidne, te małe. Trzy ciosy, no, te małe są mocne, fest. Tak jak powiedziałem, możecie wbić na szef shopa. Tu, prawda, koszeczkę mam z szef shopa takową. Mam, prawda, etui też z szef shopa i mam również kubeczek z szef shopa, więc myślę, że warto pójść na szef shopa i sobie również kupić coś takiego właśnie. Szef shop, link w opisie, prawda, dokładnie, tutaj Daveson porządnie zarzucił. Dodatkowo możecie wbić też na nasze Instagramy, ponieważ tam staramy się być w miarę aktywni, aczkolwiek ostatnio mi to nie idzie, ale obiecuję, że wrócę jakoś tam, żeby tak coś wrzucać, bo ostatnio tylko siedzę i gramy w LoL'a, więc dlatego się nie specjalnie coś ciekawego dzieje. O, dokładnie, tu Dejwik podał mojego Instagrama. Podaj swojego też, podaj swojego, no Dejwik, podaj swojego. Kurde. Podaj swojego, uwaga, kurde, uwaga. Takie ciężkie wyzwanie, nie byłem przekonany. O, jest i Instagram Dejwika możecie wbić na nasze Instagramy. Dobra, słuchaj, Daveson, musimy znaleźć moją siostrę. Musimy znaleźć cokolwiek, co nam wskaże na to, że ona gdzieś jest, że żyje w ogóle, czy nie żyje, nie wiem. Dobra. Nie wiem już totalnie, co mam o tym myśleć. Więc przede wszystkim udałbym się do tamtego domku. Do tego tam, wiesz, nie? No. Dobra. Do którego domku? Do tego tam, co był, ten taki... A, ale wiesz co? Ale ja bym popłynął. A masz łódeczkę? Możemy zrobić. Wiesz co? Jest tutaj taka jedna. Gdzieś była. Tylko... Nie. Czy to jest ta łódeczka, o której ja myślę? Tak. Nie. Kolego sympatyczny, ta łódeczka jest już zatopiona dawno. Nie, tu powstała, ja kiedyś jakiś czas temu zrobiłem kolejną, tylko nie widzę jej, więc nie wiem, czy może ty ją zatopiłeś. Może ktoś porwał. Czyli mi mam nie szukać? Tak, możliwe, że mamy tutaj jakiegoś, kurczę, Jeremiasza. No ale ona tu gdzieś, Jeremiasza. Dobra, no to musimy chyba normalnie, bo ja nie mam za bardzo czym... O kurde. Wow, Dejwik! Czekaj, stary, bo ja wpadłem... Stary, mam takiego laga! Bo ja wpadłem właśnie do wody i jest najgorzej, bo nie wiem, jak stąd wyjść teraz. Przepraszam, ale klip. Ale mi się wydaje, że ona gdzieś tam była. Dobra, trudno. Dobra, lecimy tam normalnie z buta. Dawaj. Ja się strzelam żelkiem. Tylko denerwuje mnie to, że dobra, jest noc, ale nie pójdziemy spać, bo są jeszcze dwie inne osoby na serwerze. Wow, nie rób mi tego, pajączku. Dobra, ja już się przestrzeliłem. Ty wiesz, gdzie był tam ten domek? O kurde, jak tu jest ciemno. Jak tu jest ciemno, stary. Czekaj, ja muszę wziąć sobie pochodnie w łapę, żeby tu było cokolwiek więcej widać. Wow, jajka mam. Ej, to mogę zrobić kolejny test na ojca. Kolejny test na ojca, o kurde. Tak, czy zostanę ojcem, czy nie? Jestem kociem. Dobra, już widzę ten dom. Ja już jestem obok niego. Wow, ale mnie przestrzeliło, stary, wow. Potężnie, dobra. Nie, ja nie widzę, czekaj. Jesteś, ja widzę cię. A, dobra, widzę HD, widzę. Uwaga, robię test na ojca, uwaga, pum, rzucam do góry. I uwaga, będę ojcem? Nie będę. Dobra, kolejny, jeszcze mam jeden. Jest cztery próby, już jest chyba piąta już i dalej nie jesteś, pa. Nie, no stary, to nie dla mnie. Dobra, przeszukujemy dom znowu. Czy jest tutaj coś ciekawego? Ewidentnie nie ma. Ewidentnie nic nie ma tu ciekawego. Chata bogata, ale nie tutaj, nie w tym. No, nie w tym niestety nie ta chata. Ta chata niestety nie taka bogata. Nie ta, kurde. Dobra, ale czekaj, bo tu ostatnio było w tej fontannie coś tu było. Można tutaj i podejrzewam, że tu coś może być znowu. Że znowu coś tam. Dobra. Ty, znikły te tabliczki stąd. Wszystkie? Wszystkie. Faktycznie. Czekaj, może to na górze też się może coś stało. O kurde, teraz jak tam się wstrzelić, tak jakby to... Udało ci się? O, mi się udało, dobra. Idź do grobu dziadka. Co? Czemu do grobu dziadka? No to, co znaliśmy, ten grobowiec. Pamiętam, o kurde, jak się tam szło? Już nie pamiętam, stary. Czekaj, zamknijmy to. Czekaj, grobowiec. Ty, ale dlaczego do grobu dziadka? Co to ma do mojej siostry? Mi się wydaje, że coś tutaj, sprawy rodzinne, wiesz, trudne sprawy. No ta, w sumie to. No, coś tutaj może to by się zgadzało, że sprawy rodzinne. Pum! Pak, jestem kurde, potężny. Ale żeś mu przywalił. Ale dostał, nie? Dobra, chodź tam. Tylko ja się, stary, boję w sumie. Kurczę, ja nie wiem, co mam myśleć o tym. Moja siostra, nawet jej nie mogłem spotkać, ale już ona zaginęła. To jest straszne. Ale to jest w ogóle strasznie podejrzane tak naprawdę, bo... A co jeżeli ktoś
nas troluje i tak naprawdę to nie jest moja siostra i ktoś się teraz z nami pogrywa, jakiś, nie wiem. Ja wtedy będę oburzony, ponieważ jakiś wielki B na przykład. Ja oczekiwałem na nową kobietę tutaj i chcę. No ta swoją drogą Olivia to też nie wiadomo gdzie jest. Też właśnie ją wcięła jakby, nie wiem, jakby kurde zjadła kebaba i nie ma. I był ostry. I nie ma i po prostu jest posiedzenie. Nie ma. Dobra, zapraszam tu, Davey, zapraszam, bo ja się boję sam tam skakiwać. Ja przechodzę parkura. Dobra, no dawaj, no. Elo, na odcinku na żywo. Ale ci pomogłem. Na żywo jest przechodzony parkur. Ale tam się nie da. Ja, tam musisz na skos. A, widzisz? Ale ty nie dasz rady, zaraz spadniesz. Nie dasz rady, nie ma szans. Nie przejdziesz tego. Założymy się? Ta. O co? O 2 diamenty. O 5 dych do lola. Nie. A! Dobra, dobrze, że się nie założyłem. Dobra. No jeszcze nie spadłeś całkowicie, no ale. Dobra, no ale ja bym tutaj jeszcze polenizował nad moją. Dobra, może być, a 5 dych do lola. Nie, no to nie, ja w to nie wejdę, bo ja mam ciężką sytuację, bo ty tylko stoisz i nic nie musisz zrobić. Dobra, ja to nie. Ja muszę kurde skakać, jak to nie. Mapa. Dobra, nie, elo. Wow, ej, ty już tam wpadłeś, dobra, czekaj. Elo. Widzę tu, dobra. Nie dałem rady. Nie dałeś rady, dobra, no szkoda, bo w sumie mi by zależało na tym, żeby mieć jakiś kwit. Dobra, chodź do tego grobu dziadka, bo tam coś ten... Ej, się... nowi koledzy, ich nie było. Jakich nowi koledzy? Nie no, byli. Wróci. Byli. A wiem, chciałem sprawdzić twoją czujność. Dobra, nie, ale ty jesteś. Dobra, chodź tu. Jest jak to się otwiera strasznie. Dobra, jest grób dziadka. I o co tu chodzi? Znowu tu na dół? Ty, ej, tu też były tabliczki. Pa! Siostra Szczypsona. O nie. O kurde, stary, kolejny grób. Halo? Stary, nie żyje. Halo? Tu grób mojego... Ej, to jest... To jest grobowiec rodzinny, tu grób mojego dziadka, tu mojej siostry, co będzie dalej? Stary, ale dlaczego to jest tak poukrywane? Co jest grane? A tu są kolejne bloki, które można tak zniszczyć, widzisz? Patrz, mówisz? To jest coś nie tak, stary, no. Ale czekaj, pozastanawiamy się jeszcze nad tym grobem. RIP, siostra Szczypsona, co może oznaczać to RIP? No, może to oznaczać, czekaj, radykalne... Mi się wydaje, że rest in peace, wiesz? Nie, mi się wydaje radykalne iście pokój. To tak. Nieźle, to nieźle, David, tak że ty... Wydaje. To... A jak ty uważasz? Na pewno. Wydaje mi się, że rest in peace. A co to znaczy? Spoczywaj w pokoju. RIP? Nie, no na pewno nie to. Dobra, stary, przekop to, ale... No jest coś, kurde, dobra. W grobie nie ma twojej... Jasny gwint, jak dobrze! Musisz sam zdecydować, czy ją uratujesz. No jasne, że uratuję. Wskocz do odpowiedniej dziury. Uratuj, zabij. Czekaj, nie. Czekaj, to jest podpucha jakaś. To jest podpucha. No bo, ja nie słuchaj, decyduję. Ale posłuchaj, bo jest tak. Mam, że wskoczyć do odpowiedniej dziury i jest uratuj i zabij. Czyli tak jakby, wiesz, nie muszę podejmować decyzji, bo już ktoś podjął za mnie. Już tu jest, że uratuj, tu jest, że zabij. A co jeżeli nie wskoczę do żadnej? No to wtedy twoja siorka... No nie, ale czekaj. No bo wiesz, bo jeżeli tu wskoczę, to niby mogę ją uratować, ale też nie ma pewności, bo już ktoś zdecydował, więc jakby... Co w tym jest mojej decyzji? Wiesz, o co chodzi? Wiem, że jak zabijesz, może na dole jest jakaś, kurde, przycisk, który jak spadniesz się aktywuje i walnie TNT w łeb. A tutaj się otworzą drzwi. Czaisz. Ciekawy masz tok rozumowania, Davik, ale wydaje mi się, że... Ja bym uratował. Nie, ja ratunek? Nie wiem, stary, boję się zeskoczyć. Ratunek? Możemy. Ale, a co jeżeli się ze mną coś stanie? Co jeżeli ja tam skoczę i ja zginę? No to ci też takie RIP napiszę. Czekaj. Tam jest woda na dole, patrz. Tutaj też. Tak? Czekaj, ja zrzucę pochodnie, bo ja widzę, mi się tam światło robi wtedy. Kurczę. Dobra. Woda i pod tym teoretycznie nic nie ma, a tu? Dobra, leci pochodnia, stary. To samo. No ale ja nie rozumiem ciebie, synek. Decyduj, jesteś mężczyzna, czy jesteś, kurde, kołek? Nie wiem, stary, ale dobra, zanim skoczę. Czekaj, zanim skoczę, to ja się chcę pożegnać z widzami, bo boję się, że jak skoczę, to już mnie nigdy nie zobaczą. Dobra. Słuchajcie, widzowie, skaczę tam. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną przez te wiele
wiele czasu, przez ponad pół roku oglądaliście moje filmy. Mam nadzieję, że to przeżyje. David, trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj się, brachu. Do zobaczenia. Cię, ja mogę samo skupić. Pamiętaj, nie, zostań tu, w razie gdybym ja nie wrócił, to ty ratuj moją siostrę, szukaj jej gdzieś. Pamiętaj, że ta róża to oznaka naszej... Dla mnie? Dzięki. Niezły mak. Będę pamiętał. Trzymaj się. Na razie skaczę. Cześć. Lecę!